dzisiejszych czasach kto ma większą wartość w związku, mężczyzna czy kobieta? Wartość jest taka sama. Kobieta. Dlaczego? Tak jakoś jest, że kobieta jest tą ozdobą. Zgadzasz się z tym? W sumie tak. Według mnie nie można tego tak wartościować, bo wszyscy się wzajemnie dopełniamy w związku. Większą ma mężczyzna według mnie. Wydaje mi się, że obaj mają wartość. A dlaczego według ciebie mężczyzna ma większą wartość? Bo jakby według mnie on zaczyna relację, on bardziej się stara na początku i potem dopiero dziewczyna zaczyna też jakby czuć coś do niego. A czy to właśnie to, że on się stara i wykazuje więcej inicjatywy, to nie znaczy właśnie, że to kobieta ma większą wartość, bo to mężczyzna musi o to zabiegać, a kobieta nie? No też tak może być, to jest prawda. W tych czasach to raczej kobieta już teraz. Kobieta, zdecydowanie. Dlaczego tak jest? Takie kobieta społeczeństwo, jest ogólnie, że kobieta jest tak jakaś wyżej. No. Podoba wam się, że tak jest? Nie to w sumie końca. Zależy od sytuacji, tak, no. Nie do końca. Kobieta powinna być jego muzą i to mężczyzna, tak myślę, tą twardą rękę. W tych czasach kobieta o wiele bardziej. Ja uważam, że kobieta w tym momencie jest stawiana na piedestale jednak. Myślę, że ten mężczyzna ciężko jednak. Mamy 40-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę i oni są sami. No to my o mężczyźnie się powie, no dobra, ale on robi karierę, zarabia pieniądze, buduje firmę, swoją markę osobistą i tak dalej, a kobieta, tak, stara panna, ona już nie robi kariery. No tak, ale jak z kolei weźmiesz na przykład młodsze osoby w wieku około 20 lat, to mężczyzna na przykład, który jest studentem czy coś, to nie ma jakiejś wysokiej wartości w oczach społeczeństwa, a kobieta ma tylko dlatego na przykład, że jest ładna. Aha, no, ale to już tak, tutaj to już, tutaj idziemy już w taką seksualizację po prostu. W oczach społeczeństwa zawsze są mężczyźni. Tak. Myślisz? Tak, znaczy, wydaje mi się, że społeczeństwo dużo oczekuje od mężczyzn, żeby to oni jakby więcej dawali trochę w związku. No. A to nie uważacie, że skoro społeczeństwo oczekuje, żeby mężczyzna bardziej się starał, to znaczy, że kobieta ma większą wartość, bo się jej musi w oczach społeczeństwa starać? Nie, właśnie. No właśnie się wymaga od kobiet z wyglądu, a od mężczyzny portfela. Co według was mężczyźni wnoszą do związku? Poczucie bezpieczeństwa, wsparcie oczywiście przede wszystkim. Empatię, poczucie bezpieczeństwa dla kobiety. Brudne skarpetki na podłodze. To wszystko? Problemy. Poza problemami. No na pewno, takie poczucie bezpieczeństwa, myślę, i stabilizacji. Poczucie bezpieczeństwa, myślę. I troskę. Dużo problemów. Bezpieczeństwo i troska. Tak, ja uważam, że to jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo, opiekę. Żeby poczuła się kochana. Tak. Chcesz coś dodać? Nie, się zgadzam 100%. Wsparcie może? Poczucie bezpieczeństwa może? Czyli mówicie, że głównie bezpieczeństwo, ale też w społeczeństwie mamy takie stereotypowe role, na przykład, że mężczyzna jest tą osobą, która wykazuje dużo inicjatywy, kupuje kwiaty, zabiera na randki. Czy według was to tak powinno być? To nie jest tak, że tylko mężczyzna musi kupować kwiaty. Kobieta też może kupić kwiaty, zabrać na jakąś randkę. Uważam, że to jest podział ról taki równy. Obustronnie muszą się zaskakiwać. W sumie tak, ja jestem bardzo tradycjonalistką, więc taki patriarchat jest fajny, w sensie kobieta musi się czuć obdarowywana, adorowana trochę i uważam, że to jest spoko. No. Nie uważam, że to powinno być normą. Ja uważam, że to powinno być jak najbardziej zrównoważone pomiędzy kobietę czy mężczyznę. Tak porówno, wydaje tak, mi się. No, w sensie kwiaty to zawsze fajnie dostać, ale też fajnie jakby jak kobieta by coś dała od siebie. A zgadzacie się z takimi tradycyjnymi rolami, na przykład, że facet powinien być ten, który zarabia pieniądze, nie, który nie, zaprasza, nie, wykazuje inicjatywę? Rozmawiałyśmy i nie. Czy popieracie takie role, które narzuca społeczeństwo męskie i damskie, że na przykład mężczyzna jest bardziej tą osobą, która... Nie. Czyli jesteście na 50-50 zupełnie? 50-50, tak, zupełnie. A uważacie, że na przykład jak jeszcze nie jesteście w związku z facetem, to on powinien o was bardziej zabiegać niż wy o niego, czy tak samo? Nie, ja myślę, że powinno być 50-50. No 50-50. Ja na przykład sforsowałam swojego chłopaka, żeby mnie zapytał, czy będę jego dziewczyną, więc... Tak, no tak, tak, bo powinno... Ja się dowiedziałam, jak on się nazywa. A czy powiedz mi, czemu go nie zapytałaś sama? No, nie wiem, po prostu powiedziałam do niego, że w tym momencie, jak się mnie nie zapytasz o to, to nie, to koniec tematu, to koniec w ogóle jakiejkolwiek no relacji. Tak, że chłopak powiem, ale no jakby to wyszło tak naturalnie, że to wyszło z mojej inicjatywy jednak niż no, ale z on jego. Musiał to powiedzieć. No, musiał powiedzieć, no, ale ja powiedziałam, no to żeby on tak to powiedział. Było. No, to było takie symboliczne po prostu tak. Dla ciebie. No ja też się zapytałam, to co będzie. Ja uważam, że to jednak, żeby on to powiedział. Jednak macie gdzieś tam w głowie zakorzenione te takie tradycyjne wartości, że to właśnie jednak facet powinien. Wbijane zawsze, tak mi się wydaje, do głów. Co kobieta wnosi do związku? No właśnie, to jest też dobre pytanie, ale chyba to jest takie poukładanie mężczyzny. Zawsze mężczyzna musi mieć tą małą opiekę. Wszystko. Nie, no jakby wiadomo, kobieta tak tradycyjnie zajmuje się, no ale jakby mamy XXI wiek, więc może to też nie o to chodzi. No ale takie ciepło na przykład domowe. To samo co mężczyzna. Czułość. Empatię, to czego mężczyźnie brakuje bardzo często na pewno. Poczucie bezpieczeństwa, też taką miłość, to, że mogą nam zaufać i w ogóle wszystko powiedzieć. A według was co kobieta wnosi do związku? Myślę, że kobieta wnosi takie te uczucia, tą miłość, że jest taka bardziej uczuciowa. Czuła. Jednak mimo wszystko. Wnosi coś czy nie? No wnosi, ale teraz co?
Na pewno swoją obecność. No też wsparcie. No to myślę, że dokładnie to samo powinna wnosić. Tak. Jakieś takie poczucie bezpieczeństwa dla mężczyzny, jakieś taką może podporę. Stabilność, tak, bo troskę. Mam wrażenie tak, że mężczyźni w tych czasach mają takie trochę, no lubią sobie, nie wiem, trochę tak zboczyć czasami z trasy albo coś, no a kobieta na przykład potrafi tak unormować wszystko, moim zdaniem, ustabilizować, zaplanować jakieś to życie, takie w domu normalne.